Cześć. Dziś pokażę Wam ustawienie planszy oraz zasady do gry BOSK o majestatycznych drzewach i spadających liściach. W pudełku znajdziemy wiatr, punktację, planszę, figurkę podróżnika oraz drzewa w czterech kolorach. I te drzewa są w takich oto pojemniczkach. Które tworzą jakby insert w środku tego pudełka. Plansza jest dwustronna, tak wygląda. Plansza dla trzech i czterech graczy, natomiast plansza dla dwóch graczy ma większe kwadraty. Jest troszeczkę inna. Powiedzmy, że gramy cztery osoby, zatem ustawiamy planszę w ten sposób na środku stołu. Również kładziemy gdzieś znacznik punktacji. I każdemu graczowi dajemy jego zestaw drzew. Każdy gracz w swoim zestawie otrzymuje 8 drzew. One są ponumerowane od 1 do 4. Zatem mamy dwie jedynki, dwie dwójki, dwie trójki i dwie czwórki. Dostajemy również taką oto wiewiórkę, Kartonowe znaczniki liści z różnymi cyframi oraz symbolem wiewiórki oraz drewniane listki. One oczywiście są w różnych kolorach i w różnych kształtach dla każdego gracza. Nasza gra dzieli się na cztery pory roku. Podczas wiosny będziemy używali tylko naszych drzew, podczas lata zdobywamy punkty. Jesienią używamy tych oto liści, a także tych dużych liści, i zimą znów zdobywamy punkty. Na czym polega rozgrywka? Każdy gracz kładzie jeden ze swoich liści tutaj przy torze punktów. Jak widzicie, są one. Zupełnie od siebie różne kształtami, a także kolorem. Wybieramy pierwszego gracza, jest to osoba, która jako ostatnia miała przyjemność spaceru w lesie tudzież w parku. Pierwszy gracz bierze jakiekolwiek drzewo o jakimkolwiek numerze i układa je na planszy. Drzewo układamy na intersekcjach linii. Jeżeli gramy w cztery osoby, to krawędź planszy jest to krawędź naszego lasu, natomiast jeżeli gramy w trzy osoby, ta biała krawędź tutaj oznacza krawędź planszy. Nie możemy kłaść drzew poza krawędziami planszy, zatem grając w trzy osoby, nie możemy tutaj postawić drzewa. Jednak grając w cztery można. Gryjąc w cztery osoby, natomiast drzewo nie może stać tutaj na brzegu, ponieważ połowa tego drzewa spada z planszy i jest to nielegalny ruch. Zatem grając w cztery osoby, mogę to drzewo postawić tutaj, na tej intersekcji, na tym skrzyżowaniu. I następnie, następny gracz. Może położyć gdzieś swoje drzewo i tak będziemy się przesuwać dookoła stołu, dopóki wszystkie drzewa nie będą umieszczone na planszy. Zatem pod koniec wiosny plansza będzie wyglądała mniej więcej w ten sposób. Drzewa są rozmieszczone bardzo nierównomiernie. Jeżeli kładąc nasze drzewa, chcemy kierować się jedną zasadą. Chcemy mieć najwięcej punktów w danym rzędzie lub kolumnie, ponieważ nasz wędrowca będzie chodził dookoła planszy i patrzył na to, które drzewa są najbardziej majestatyczne? Zatem chodzimy takiego wędrowca tutaj przy skrzyżowaniu na dole planszy i on patrzy na ten rząd drzew tylko i wyłącznie. Fioletowy gracz ma 6 punktów: żółty 2, czerwony 3, a pomarańczowy 1. Muszę wspomnieć o tym, że punktacja w tej grze wydaje się dość skomplikowana, ponieważ jeżeli punktujemy nasze drzewa, tutaj patrzymy na ilość graczy, które ma. Zajmuje pierwsze miejsce ex aequo, jeżeli jest to tylko jeden gracz, patrzymy na te trzy kolumny, jeżeli jest to dwóch lub więcej graczy, patrzymy na tą ostatnią tutaj e, linię. Zatem jeżeli ja mam sześć punktów, to jestem jedyną osobą, która jest na pierwszym miejscu, na drugim miejscu jest gracz czerwony z trzema, potem żółty z dwoma i pomarańczowy z jednym punktem, czyli jest jeden gracz na drugim miejscu, zatem ja dostaję dwa punkty, a czerwony gracz dostaje jeden punkt. I wędrowca przesuwa się ponownie. Patrzy następny rząd. Tutaj pomarańczowy gracz ma jedno drzewo i nikt więcej nie ma żadnych drzew. Jest on jedyną osobą, która ma pierwsze miejsce, De nie ma drugiego miejsca. Zatem on otrzymuje trzy punkty, trzy punkty dla pomarańczowego gracza. I wędrowca znów się przesuwa. W tym wypadku gracz żółty ma jeden punkt, a czerwony trzy punkty, zatem czerwony otrzymuje dwa, a żółty jeden. I w ten sposób nasz wędrowca będzie przesuwał się dookoła plaszy. Oczywiście on przesunie się tylko w, po tej linii, i po tej linii już nie będzie wracał dookoła. I tak będzie wyglądała nasza punktacja po lecie. Zatem pod koniec lata, na koniec spaceru naszego wędrowcy punktacja właśnie następująca gracz fioletowy ma 19 punktów, pomarańczowy 16, a żółty i czerwony razem 14 punktów. I teraz musimy ustalić nowego gracza początkującego, ponieważ nasze układanie drzew tak naprawdę w tym momencie zmienia totalnie sens. Wiosnę chcieliśmy mieć kontrolę nad tymi kolumnami i rzędami, natomiast teraz jesienią chcemy mieć kontrolę nad różnymi miejscami w naszym lesie. Zatem nasze drzewa będą zrzucały liście. Jednak one będą zrzucały liście w tym kierunku, w którym zawieje wiatr. Pierwszy gracz, czyli gracz z najmniejszą ilością punktów, w tym wypadku jest to gracz czerwony i żółty. I jeżeli jest remis, jak w tym wypadku, remisy są rozstrzygane odwrotnie do wskazówek zegara: czerwony był przed graczem żółtym, zatem gracz czerwony jest pierwszym graczem i on zadecyduje, gdzie. Zawieje wiatr. Taki tracker wiatru ma strzałki i cyfry. Te cyfry są to numery drzew, które, mają, które są na planszy, a strzałka pokazuje, w którą stronę zawieje wiatr, czyli w którą stronę będą spadały z tych drzew liście. Tak jak w pierwszej połowie mamy cztery cyfry, i takie właśnie drzewa o tych numerach będziemy musieli um, otrząsać z liści, tak w drugiej połowie wybieramy sami sobie te numery w danej rundzie i sami wybieramy, które drzewo, ile liści zrzuci. Zatem gracz czerwony na pewno spojrzy na to, zanim się zdecyduje, w którą stronę będzie wiał ten wiatr i ustawi to w ten sposób, który myśli, że dla niego jest jak najlepszy. To znaczy, jeżeli ma drzewo tutaj na krawędzi i wiatr wieje w tę stronę, czyli z numerem 3, i to drzewo ma numer 3, on nie chce, żeby wiatr wiał w tę stronę, ponieważ nie ma miejsca tutaj na, na liście. Zatem pewnie było, żeby był to w ten sposób, że numer 3 mógłby wiać w tamtym kierunku. A zatem powiedzmy, że na to się zadecydował i taki tracker wiatru będzie wtedy po tamtej stronie planszy. Stawiamy taką specjalną strzałkę tutaj na naszym trackerze wiatru. I wiemy, że wiatr będzie wiał w tamtym kierunku. Wybieramy tylko jedno drzewo w każdej rundzie. Zatem gracz czerwony jest pierwszym graczem w tym wypadku i on wybiera drzewo z numerem 1. W jaki sposób spadają nasze liście? Każdy z nas ma 8 żetonów liści w ręce i te liście mają różne numery: 6, 5, wiewiórkę 4, 3, 2, 7 i 8. I w tym momencie będziemy potajemnie wybierać sobie, ile liści spadnie z naszego drzewa na podłogę. Jeżeli chcemy komuś jakby podłożyć kłody pod nogi. Musimy patrzeć, zastanawiać się, z którego drzewa on zrzuci te liście i w którym kierunku te liście polecą. A zatem jako pierwszy gracz mamy jak największy wybór, ale też nie mamy za bardzo żadnego punktu podpięcia. Zatem zastanawiamy się, jaki numer wybrać. Ja pójdę pewnie w coś spokojnego i wezmę numer 3. Zatem wybieram liść z numerem 3 i każdy z graczy również wybiera jakiś liść z jakąś cyfrą i kładzie je w ten sposób przed sobą. Jest to oczywiście wszystko dzieje się potajemnie i odsłaniamy nasze liście. Numeracja na liściach jest również ważna, ponieważ najniższa cyfra w danej rundzie oznacza, że ten gracz będzie pierwszy w rundzie na kolejnej. A zatem w tym wypadku gracz czerwony jest pierwszym graczem, tak jak było to wyjaśnione wcześniej. A zatem gracz czerwony wybiera jedno drzewo o numerze 1, czyli będzie to albo to drzewo, albo to drzewo i kładzie Trzy liście na podłożu. Biorę do ręki trzy liście, i teraz tak, takie liście mogą spadać tylko w kierunku, w którym wieje wiatr. Jeżeli wybrałabym tutaj to drzewo, to pierwszy liść mógłby spaść na którekolwiek z tych dwóch pól. Powiedzmy, że spadnie w tę stronę. Kolejny liść natomiast mógłby spaść na jakiekolwiek z tych trzech pól, ponieważ one są wszystkie w tamtym kierunku. A zatem powiem, że spadnie po prostu na prostej drodze, w tę stronę. I kolejny liść może spaść na jakiekolwiek z tych trzech pól, i ja zdecyduję, że spadnie on tutaj. I takie drzewo, które zrzuciło liście, usuwane jest z planszy. Następny gracz to gracz pomarańczowy, on zrzuca tylko dwa liście i te liście zrzuci z drzewa numer, z numerem 1, czyli jest to albo to drzewo, albo tamto. Ma mniej więcej takie samo pole do popisu na obydwu drzewach. Powiedzmy, że wybierze tamto dalsze drzewo. Zabiera on dwa liście i kładzie jeden tutaj, i powiedzmy jeden tu, i zabiera to drzewo z planszy. I teraz gracz żółty. Gracz żółty zagrał 8 liści. Jego drzewo z numerem 1 jest tutaj. A kolejny jest tu. Wiadomo, że wybierze to, ponieważ na pewno ma ścieżkę złożoną z 8 kwadratów idącą w tę stronę. A zatem wybiera on 8 liści i układa na planszy. Oczywiście te liście nie muszą być ułożone w linii prostej, tak jak gracz żółty w tym momencie to zrobił. One mogą iść jakby zygzakiem. Ważne, że zawsze przesuwają się w stronę, w którą wieje wiatr. I teraz mamy gracza fioletowego, który ma również wybiera drzewo z numerem 1 i kładzie 3 liście, powiedzmy, że wybierze tutaj to drzewo na środku i położy 1, dwa, trzy listki na ziemi i drzewo odchodzi z planszy. W ten sposób kładziemy liście na całej planszy i staramy się pokryć jak najwięcej różnych rodzajów terenu i mieć przewagę liczebną na każdym rodzaju terenu. Jeżeli chodzi o podkładanie sobie kłód pod nogi, to miałam na myśli układanie liści na istniejących już liściach, ponieważ w ten sposób również możemy sobie pokrzyżować plany. Jeżeli powiedzmy teraz wiatr będzie wiał w tę stronę i jesteśmy gdzieś pod koniec rozgrywki, gracz numerem 4 mógłby położyć liście na tym żółtym liściu. W jaki sposób? A w taki, że wybiera numer, który jest wyższy niż 2 i kładzie liście. Powiedzmy, że wybrał numer 5, a zatem bierze on 1. I teraz, żeby tutaj położyć ten liść, on musi jednego liścia z tych pięciu liści, które wybrał się, pozbyć. I wtedy dopiero położyć jeden liść tutaj, trzy i cztery. W tym wypadku, właśnie zagra, wybierając numer 5, zagrywamy cztery liście, ponieważ tam już jeden liść na tym kwadracie się znajdował. Natomiast, jeżeli kolejna osoba chciałaby tutaj położyć liść, musi już zapłacić dwa dodatkowe liście. Aby na takim kwadracie się położyć, jeżeli gracz fioletowy wybrałby numer 6 jako swój numer, i wiatr wiałby gdzieś tutaj w tym kierunku, to on by położył wtedy 1, odkłada 1, 2, odkłada 2 i 3. W ten sposób zagrywają liście z numerem 6, kładzie tylko 3 liście na planszy ale jest on na samej górze tych um, stosów liści. W tym wypadku jego, tylko i wyłącznie jego liście liczyłyby się do punktacji. W tym wypadku jesteśmy w drugiej rundzie i gracz czerwony wybiera drzewo z numerem 2, które tutaj znajduje się na tym skrzyżowaniu i wie, że wiatr wieje w tę stronę. I wybiera on sześć liści. Kładzie on zatem 1, 2, 3 i jest jego liść i tutaj jego liść znajduje się na tej ścieżce. Wtedy on nie płaci dodatkowego liścia, żeby na tym liście się położyć. Zatem położył on jeden, dwa, trzy, cztery, pięć liści i tego szóstego nie ma, na niego, nie ma już miejsca na ten, na ten szósty liść. Po kilku rundach jesiennych plansza wygląda w ten sposób. Teraz będąc na czwartej rundzie gracz czerwony zagrał liść z wiewiórką. Zatem co taka wiewiórka ma z tym wspólnego? A to, że można ją położyć na jakimkolwiek stosie liści w odległości trzech kwadracików od danego drzewa i takiej wiewiórce liść na głowę spaść nie może, a zatem zajmuje ona to pole już do końca gry i blokuje również innych zawodników. A zatem gracz czerwony wybiera drzewo z numerem 4, będzie to albo to drzewo, albo Tamto i w odległości trzech, raz, dwa, trzy, tutaj znajduje się kubka liści, na której gracz żółty położył swój liść na graczu czerwonym, a zatem zabrał mu punkt. Tym samym gracz czerwony w tym momencie kładzie tutaj wiewiórkę i jakby dostaje z powrotem to swoje pole. Nic tutaj już nie może być na, tym, na tej wiewiórce zagrane i usuwa drzewo, z którego ta wiewiórka jakby zeskoczyła. Zagranie liście z wiwórką równa się z zagraniem numeru 1, a zatem czerwony gracz byłby pierwszy w następnej rundzie. Na początku piątej rundy nie mamy już określonych numerów drzew, które mamy zagrywać, a zatem każdy gracz wybiera swój numer drzewa, który będzie w danej rundzie zrzucał ze siebie liście i oczywiście wybiera numer na liściu, który określa ile takich liści spadnie na podłogę. A zatem ostatnia runda tak naprawdę jest tą taką decydującą, w której to będziemy się już bardzo spierać o to, który teren ma najwięcej liści. Będziemy obliczać wtedy w głowie, kalkulować, na który teren warto nam takie liście zrzucić. Aczkolwiek może i tak nie wyjść po naszej myśli, bo może się okazać, że ktoś nas zablokował, że nie mamy wystarczającej ilości liści, a zatem jest to gra, która już pod sam koniec już bardzo zmusza do myślenia, chociaż tak naprawdę myślimy przy niej cały czas. Plansza pod koniec... Jesieni wygląda mniej więcej w ten sposób, i teraz zabierzemy się za punktację końcową. W tym wypadku punktacja również ma tutaj swoje um, dziw, przedziwne zasady, a zatem patrzymy na to, ile osób ma pierwsze miejsce w danym terenie, wtedy ile ma drugie miejsce, i w ten sposób dodajemy punkty. Zatem zaczniemy od tego terenu różowego i będziemy przesuwali się w ten sposób dookoła planszy, żeby te punkty policzyć i za każdym razem będę po prostu te liście usuwała z danego pola, żeby było wiadomo, że już punkty na te liście zostały przyznane. A zatem tutaj ten różowawy teren, widać, że pomarańczowy zdecydowanie ma najwięcej liści na tym terenie, ponieważ ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nikt nie ma więcej. Eee, natomiast na drugie miejsce zostaje żółty z dwoma liśćmi Potem czerwony i fioletowy po jednym, a zatem pomarańczowy dostaje 5 punktów, a żółty 3 punkty. I te liście są usuwane z danego terenu. I następnie bierzemy się tutaj za tę żakę, ona się tu kończy w połowie, dalej jeziorko. W tym wypadku pomarańczowy ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć punktów, żółty ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć punktów, fioletowy ma jeden, a czerwony dwa punkty, zatem są dwie osoby na pierwszym miejscu. I one dostają po 4 punkty, a pozostałe ligaty nie dostają nic. Zatem żółty dostaje 4 i pomarańczowy również dostaje 4 punkty. I wszystkie liście tutaj stąd zostają zebrane. Patrzymy tutaj na kolejny. kolejne pole: żółty ma raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czerwony ma raz, 2, 3, 4, 5, po jest wiewiórka. Pomarańczowy ma 3. I fioletowy ma jeden, zatem żółty wygrywa, a na drugim miejscu jest czerwony, a zatem żółty dostaje 5 punktów, a czerwony 3. I wszystkie te elementy usuwamy z planszy. Następny teren jest tutaj, ten szary teren skalisty. W tym wypadku fioletowy ma raz, dwa, trzy, cztery punkty, czerwony ma trzy, pomarańczowy dwa i żółty jeden, zatem fioletowy dostaje 5 punktów, a czerwony dostaje 3. I wszystkie elementy usuwamy z planszy. Kolejny teren to tutaj ten wodospad pomarańczowy ma na nim 3, a fioletowy 4, zatem fioletowy dostaje 5 punktów, a pomarańczowy 3 punkty. I usuwamy wszystko. Zielony teren, fioletowy ma 5, pomarańczowy ma jeden, żółty jeden i czerwony, jeden, zatem fioletowy dostaje 4 punkty a pozostali nie dostają nic. Następnie żółty teren, czerwony ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, fioletowy ma cztery, a żółty dwa, zatem czerwony dostaje pięć punktów, a fioletowy dostaje trzy punkty raz. Ostatni teren w tym wypadku jest to czerwony raz, o, po, po, tu się zagubiło coś, czerwony ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, fioletowy ma cztery, żółty trzy, pomarańczowy dwa, a zatem czerwony dostaje pięć punktów, a fioletowy dostaje 3 punkty i mamy wynik 39 do 30, do 28, do 26 punktów. Tak wygląda gra w post.